Dzień dobry, Stanisław Czylewski, Ośrodek Terapii MIM. Dzisiaj tak bardziej spontanicznie. Na kanwie tego, o tym żeśmy mówili na grupie, wypisaliśmy sobie na tablicy, po co nam wakacje od seksu. I dlaczego wakacje? Kiedy nazywaliśmy ten okres celibatem, abstynencją, zachowaniem czynności, to wszyscy przysiadali i tak jak mój ulubiony król Julian przyjmowali postawę jeden lat. Dlatego, kiedy nazwaliśmy ten czas wakacjami, zaczyna się on trochę inaczej kojarzyć. Z czym cię kojarzą wakacje? Z wypoczynkiem. Z tym, że od czegoś odpoczywam. Seksoholik odpoczywający od sfery seksualnej naprawdę jest kimś, kto wypoczywa, a nie się męczy. I tak powinno być. I tak powinno być w naszej świadomości, w świadomości terapeutów, którzy pracują z osobami z tym uzależnieniem. Po co? Po co wakacje od seksu? Po pierwsze, co usłyszałem, żeby nie mieć ciągów. Rzeczywiście jest tak, że seksoholik tak samo jak alkoholik. Zaczyna od jednego piwa, a kończy na ciągu seksoholowym. Tak się dzieje po prostu. Dlatego, żeby ustrzec się przed powrotem do całkowicie pełnego wachlarza zachowań kompulsywnych ze sfery seksualnej, musimy zachować wstrzemięźliwość, czyli pójść na te wakacje. Punkt następny. Bardziej czuję. Nie znieczulam się. No i tutaj odsyłam do tematu biochemii mózgu i do tego, o czym mówiłem już w innym wykładzie. Seksoholik od dziecka uczy się uciekać od swoich uczuć. Te zachowania powodują, że nie czuje, tylko znieczula swoje uczucia. W związku z tym, kiedy jest na tych wakacjach, zaczyna czuć. Zaczyna czuć i przykre, ale i przyjemne uczucia. Punkt następny. Jestem bardziej spójny. Żyję w zgodzie ze sobą. Czyli nie rozpraszam się na myślenie i realizowanie fantazji seksualnych. Mogę coś zaplanować i o dziwo to zrealizować. To jest coś, co często seksoholikowi do tej pory nie wychodziło. Też żyję zgodnie ze swoim deklarowanym systemem wartości. Czyli mówię o wierności, żyję wartością i realizuję ją w życiu. Czuję radość z czystości. Seks w życiu seksoholika jest brudny. W ogóle ta cała sfera seksualna jest brudna i on o tym dobrze wie. Może to ukrywać, może się chować za wizerunkiem Don Juana, że to jest piękne, wzniosłe i wspaniałe, ale gdzieś głębiej czuję, że tam jest dużo, dużo brudu. W związku z tym na tych wakacjach czuję radość w czystości. Co dalej? Taki czas pozwala mi się skupić na partnerce. Nie egoistycznie nareszcie. Zaczynam patrzeć na nią już nie jako obiekt, który ma zaspokoić moje seksualne pożądania lub na przeszkodę. I przestaje być ona używana jako strzykawka do mojego narkotyku. Staje się nareszcie osobą. Staje się kimś, kto ma wiele innych ciekawych, pięknych cech, których nie dostrzegałem do tej pory. Następny punkt. Mam ochotę na bliskość z partnerką. Taką intymną, a nie seksualną. Jak to? Intymna, a nie seksualna? Seksualna to jest niemożliwe. Intymność równa się seks. Tak było w głowie wszystkich uzależnionych, którzy tutaj przychodzili. Tu, w tym okresie, zaczynam się uczyć, że intymność może być nieseksualna. Ciepło, ciekawość, dotyk, uścisk, trzymanie się za ręce, robienie różnych rzeczy razem. To jest ta intymność, której oni często w ogóle nie znają.
Co dalej? Zaczynam poznawać siebie. To boli, niestety. Ale nie unikam. Podstawową relacją, jaką mam nawiązać w zdrowieniu, to jest relacja z samym sobą. Ta przyjaźń wymaga cierpliwości, ale wspaniałego przyjaciela, jakiego odkryjesz w sobie, będziesz miał już na całe życie. Chłopaki w grupie często chcą uciec w jakąkolwiek relację, aby tylko nie zagłębić się w tej podróży do samego siebie, do wnętrza. Bo wejście jest paskudne. Nie lubimy siebie, nie znamy siebie, odrzucamy siebie. Podróż jest często przerażająca, ale ten, który na nas czekał celu, jest tego wart. Zaczynam poznawać siebie na tych wakacjach. To jest cel w ogóle całej naszego bycia w terapii. Główny cel, podstawowy cel. Co dalej się dzieje? Wzrasta moje poczucie wartości. Zaczynam wierzyć, że mogę być spójny, mogę robić to, co chcę. Więc i moje poczucie wartości, i moje poczucie godności wzrasta. Odzyskuję szacunek do siebie i do innych. To jest bardzo ciekawe. Przestają być obiektami ci inni. Obiektami mojego zainteresowania seksualnego. A ja przestaję być, za przeproszeniem, wibratorem, który jakby w pełnej gotowości musiał być przez całe moje życie. Teraz bardzo ciekawy punkt, który mówi, biorąc wakacje od seksu, tworzymy sobie wiek niewinności w dorosłym życiu. To jest normalnie odkrycie. Eureka. Seksoholik bardzo wcześnie zaczął swoje życie seksualne. Nawet w wieku kilku lat. W związku z tym nie doświadczył cieszenia się zdrowym dotykiem, zmysłowością, nie przeszedł przez etapy niewinnej seksualnej ciekawości, inicjowania relacji społecznych, zawierania nieskalanej seksualnością przyjaźni i nieseksualnej intymności. To jest nieznane dotąd poczucie czystości, ekscytacji sobą i ludźmi w czystej radości istnienia. Zawieranie przyjaźni z kobietami w tym czasie, czy uważne rozmowy z przypadkowymi osobami, czy to płci męskiej, czy to płci żeńskiej. Jestem czysty jak kilkuletnie dziecko. Nikomu nie szkodzę i nikt mi seksualnie nie zagraża. To jest odkrycie na miarę nie wiem czego dla seksoholika. Buduję siebie i innych w chwilowej, szczęśliwej chwileczce. Nie buduję żadnych relacji. Może buduję przyjacielskie, koleżeńskie, ale w takich chwilowych rozmowach po prostu jestem. Po prostu jestem, po prostu się cieszę. To jest odkrywcze. To jest coś, czego oni nie doświadczali przez całe życie. Zawsze coś zdobywali albo przed czymś uciekali. Albo się chowali, zakładali maski. Co dalej? No życie mnie cieszy. Chyba nie wymaga komentarza. Nagle okazuje się, że mogę się cieszyć życiem bez tej sfery seksualnej. Czuję nieznaną mi przedtem wolność. Całe życie miałem przymus robienia czegoś, co mi się wydawało piękne i wspaniałe, a było niszczące. A teraz nagle nie muszę tego robić. Otwiera mi się serce, wolne serce na nowy świat, który poznaję. Uczę się, że mogę czuć popęd seksualny bez konieczności jego realizacji. Też odkrycie. Jak to jest? Tak. Jest popęd, trzeba go zrealizować. Jakby, jeżeli tego nie zrobię, to pęknę, to mi coś się stanie, to zostanę impotentem, to no, straszne rzeczy się zadzieją w moim życiu. Nie. Tutaj się uczę, że popęd jest jak fala. Przychodzi, przepływa nade mną i odpływa, nie musi mnie porwać. Nie musi mnie porwać, rzucić o brzeg, tak jak już wielokrotnie to robił, i sponiewierać. Mogę mieć zdrowe fantazje seksualne, które tak samo przychodzą i odchodzą. Oczywiście tutaj trzeba być ostrożnym. I te fantazje seksualne na pewno w dalszym etapie zdrowienia można sobie na nie pozwalać króciutko,
Przychodzę, pomyślę sobie, seks jest piękny i ucinam tę myśl, ale mogę sobie pomyśleć. To nie jest tak, że nie wiem, mam całe życie chodzić i jak zobaczę kobiety, to z przerażeniem uciekać. Nie. W tym okresie zdrowienia już mogę sobie na to pozwolić. Mogę sobie pomyśleć o intymności z żoną. Mogę sobie pomyśleć ogólnie, że seks jest piękny i wspaniały i dziękuję światu, że on jest. Co dalej? Zmniejszam, osłabiam automatyzm. Automatyzm zachowań, bodziec, reakcja. To jest coś, co trochę też mówiłem, tak? Mamy te ścieżki dopaminowe w mózgu, które są wyżłobione, wypalone przez x lat pobudzania się seksualnie i przez wiele godzin dziennie zmuszania mojego mózgu do wydzielania dopaminy. To wypala w mózgu te ścieżki seksualne. W związku z tym, jak kiedyś ktoś przed terapią widział jakiś obiekt seksualny, to natychmiast czuł ogromne pożądanie, zalewającą go falę żądzy i przymus zrobienia czegokolwiek, nie pójścia do domu wieczorem i się zmasturbowania. Natomiast w miarę jak jesteśmy na tych wakacjach, to te wypalone ścieżki, można powiedzieć, one zarastają na chłopski rozum. To już się nie dzieje tak automatycznie. W pewnym czasie seksoholik może chodzić po ulicy na wiosnę, kiedy dziewczyny no, są bardziej skromnie ubrane i już nie ma czegoś takiego, że cały czas jest na głodzie. Po prostu widzi je, jest w stanie zatrzymać myślenie na temat seksu i iść dalej, normalnie funkcjonować. To jest też zdobycz właśnie tych wakacji. To nie jest tylko i wyłącznie cierpienie, które ma się skończyć. Jak się skończy, to wtedy dopiero będę szczęśliwy. Nie. Te wakacje uzdrawiają. Co jeszcze? No, zaczynam dostrzegać ogrom atrakcyjności w świecie, który mnie otacza, którego nie widziałem. Który do tej pory zasłaniała mi moja rozbuchana seksualność. To tak jakby opadła taka kurtyna z obrazkami seksualnymi, którą miałem przed sobą. I ona opada i nagle widzę świat, który jest piękny. Który ma tyle niuansów, tyle odcieni, tyle radości, tyle piękności, którego do tej pory w ogóle nie zauważałem, bo seksualność mi to zasłaniała. Na końcu zaczynam kochać siebie. Kochać siebie i dany mi świat. I ludzi, którzy są mi dani. Już nie seksualizowanych ludzi. Taki jest cel tych wakacji, na które zapraszam wszystkich uzależnionych. Z takim pomysłem odpocznę sobie, a nie będę cierpiał. Niestety jest też druga strona trudna tych wakacji, ale ona jest właśnie pod szyldem celibat, odstawienie, abstynencja. O tym kiedy idzie. Do zobaczenia na wakacjach.